Drop zone to the block's gone. Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj Lejto, witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle. Dzisiaj mamy tutaj banerek z Zamasu. Jeżeli ktoś nie widział wcześniejszego mojego Samona na banerze tutaj z Trunksem, to polecam zobaczyć u mnie na kanale filmik wcześniej. I co, bez przedłużania większego, zrobimy sobie pakiet 4 multi, czyli 3 multi płatne i 4 multi darmowe, jak to bywa. Także zobaczmy, co jest w skauterze ciekawego. No oczywiście nowy Zamasu, on tutaj jest liderem dla Realm of Gods, jak widzicie. Plus 3 ki, HP i atak plus 170%, a do tego defensywa plus 130%, lub dla typów Extreme mamy plus 3 ki, HP i atak oraz defensywa plus 120%, więc fajna sprawa. Mamy tutaj, jak widzicie, Active Skill też jest możliwy i mamy tutaj przemianę Fusion Zamasu, także karta naprawdę ładnie się prezentuje. Oprócz tego, co mamy? No dosyć w miarę nowego coolera do zdobycia. Mamy też Brawliego fizycznego, bardzo dobry, z nowej kinówki, więc spoko sprawa. Turles Agility, fajna karta. Black, którego też osobiście nie mam, więc na pewno fajnie, jakby mi poleciał. Black tutaj STR, Black Agility, Zamasu, no i Zamasu w wersji SR. Także tak to się prezentuje. Oprócz tego oczywiście za każde multi z wyjątkiem darmowego dostajemy czerwone coiny plus tikety do wydania na banerze poniżej. Także tak to się prezentuje. 3 multi płatne i 4 multi darmowe. Więc zaczynamy. Jeden pakiet. Trzymajcie kciuki i zobaczymy, co z tego poleci. Czy będzie coś banerowego, co nie mam. Mamy Rainbow na sam początek. Przy okazji możecie mi napisać na czacie, ile wydaliście na tym konkretnym banerze z Zamasu DS-ów oraz czy coś fajnego, co chcieliście, wam poleciało. Paragus. Paragus, okej. Okay. Wow, cele juniory. Tej karty to ja w ogóle nie kojarzyłem. Ciekawa sprawa. Fajnie, coś nowego. Okej, okay. Fusion Zamasu, tekowy. Spoko. Ile w ogóle, jak sypnęło SSR-kami. Tego Zamasu mam oczywiście, ale dawno tej karty nie widziałem. Cele juniory, na pewno nowa karta, nie miałem jej wcześniej, więc to już jest jakiś plusik. SR Zamasu pewnie będzie dosyć częstym gościem. I Majin Buu Pure Evil, także 6 coinów i 3 tiketiki. Okej, okay, tutaj od razu lokujemy tutaj tego juniora. Fajna karta, ciekawe. Także pierwszy multi, okej, okay, jak najbardziej. Przygarnę tę kartę, czemu nie? Zobaczmy, co dalej, drugie multi. Płatne, ale dalej przecenione, 35 DS-ików tylko, więc let's go. I SSY trójka, coś dalej? Nie, SSY trójka, no nic ciekawego, ale zawsze inna animacja, o tak. Mamy Frosta SR-kę, znowu Zamasu SR, do podbijania superataków będzie, dla innej wersji tej karty. Nappa, okej. Okay. I trzeci Zamasu. Mamy doktorka. Android 17. Bardzo lubię ten art. O! Fake out. I... serio? Fajnie, bo fake out sam on był, ale znowu ten Fusion Zamasu tech. Nie mógłby ten nowy wylecieć. Cooler Final Form. Okej, okay. To się zdziwiłem. Dawno tej karty strasznie nie widziałem. I byłem troszeczkę w szoku. Byłem troszeczkę w szoku, jak on po prostu wygląda. No ale tą kartę mam, więc... nic takiego ultra mega uber, że tak powiem. No i tutaj ten Zamasu oczywiście teraz będzie z dwoma kopiami, więc spoko. Fajnie, że fake out summon. Rzadko się to zdarza. Dawno tego nie widziałem. No i co? Trzecie multi. Zobaczymy, czy będzie lepiej. Czy wleci jakiś black, może cooler, nowy agility. Może ten Zamasu. Jest rainbow. Okej. Okay. Może będzie Goku God. Jest trójeczka i na trójce się skończy, ale coś mam dobre przeczucie, może akurat. Mamy Jakona, okej, okay, Jakon nic tutaj nie wnosi. Serio? Wow! Jaki troll Zamasu, nie? Trzeci tek Zamasu. W każdym multi. No tak, w każdym multi był ten Zamasu. Wow! Nie mógłby polecieć ten nowy Zamasu 3 razy. To jest aż niemożliwe, nie? Baby... okej, okay, tutaj mamy Bujina i na koniec Janemba. Też dosyć niespotykana karta, przynajmniej dla mnie.
Janembu sobie zlokuję, bo wydaje mi się, że go nie mam. Dokładnie, czyli nówka karta. Ale ten Zamasu to naprawdę taki troll. No i czwarte multi, ostatnie na dzisiejszym filmiku. Czwarte darmowe multi, ostatnia szansa na coś dobrego, na coś nowego. Dawno nie miałem żadnych Bye Guys, czy tam Thank You Dragon Balls, czy coś w tym stylu. Dawno nie miałem tego typu animacji, więc aż się dziwię, że dużo jest innych rzeczy, a tego nie ma. Kakao, w ogóle ta nazwa. Okej, Intelligence Cell. On ma Eza, więc po Eza jest spoko kartą, ale wiadomo, nie na to tutaj poluję dzisiaj. Jest nowy Zamasu, tak? Kurde, nie wiem, nie zapomniałem jak wygląda, szybko. Mówcie mi, chyba to jest nowy Zamasu, nie mylę się? Czekajcie. Tak, nowy Zamasu. Musiałem dodatkowo sprawdzić, okej. Super, no to Zamasu udało się wyciągnąć. Także mega mi się to podoba, ale fajnie wygląda. Tutaj Black jest w ogóle, nie widziałem tego na porządku, wow. Super, udało się wyciągnąć nowego Zamasu, no to mi się podoba. Widzicie, ostatnie darmowe multi było szczęśliwym. Także zobaczmy, co tutaj wyleciało. Paragus, tak, od Paragusa, czyli 11 SSR-ek. No tutaj macie mini spoiler, co mi wypadło we wcześniejszych samonach, jeżeli chodzi o Trunksa. 11 SSR-ek tutaj z banneru Extreme i jak widzicie reszta była 9 SSR-ek, reszta była z banneru z Trunksem, także mamy 5, 10, 15, 20 SSR-ek razem po 8 multi, więc myślę, że nie jest źle. Jedna banerowa karta wyjęta, ale to nie jest moje ostatnie słowo na tym banerku. Tutaj Zamasu gotowy, więc mega, mega się cieszę. Także to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Zostawcie oczywiście lajka, subskrybujcie kanał. No i zapraszam Was na inne moje filmy oraz na wszystkie inne social media. Po lewej stronie macie linki, bądź pod spodem w opisie. A teraz trzymajcie się i na razie. Cześć!